Cześć, siemanko, z tej strony Krystian. Dzisiaj mam dla was najlepsze postacie w ostatnim batchu w tym roku 13.24 i dodatkowo powiem wam, dlaczego są one tak dobre. Tier lista jest typowo solo kolejkowa i ma na celu ułatwienie wam wyboru postaci do efektywnego wbijania w wyższych dywizji. Lecimy! OP tier na topie, tym razem otwiera Fiora. Najlepszy speed pusher w całej grze z niesamowitym potencjałem do solo kierowania gierek. Świetna linia 1-1, w której wygrywa ona naprawdę większość matchupów. Fiora ma jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy scaling w całej grze, co oznacza, że nawet jeśli jesteś behind, to jeśli przeciwnicy nie są w stanie skończyć gry, to szanse na to, że ją odwrócisz, są wielkie. Do tego, jeżeli przeciwna drużyna popełni ten błąd i nie złoży antyhila, praktycznie możesz być niepowstrzymany. Do tego ma bardzo wiele okazji, bardzo wiele sytuacji, w których może się różnie zbudować. Drugą postacią w OP tierze pozostaje Yone. Dalej super speed pusher, może nie aż tak dobry jak Fiora, ale za to na pewno postać z dużo lepszymi walkami drużynowymi, szczególnie jeżeli pójdziemy w ten build bardziej pod na przykład Steraka. 1-1 na linii również radzi sobie bardzo dobrze, do tego świetnie snowballuje swoją przewagę i oczywiście dalej może wykorzystywać Lethal Tempo, czyli jedną w sumie z najlepszych runek w grze. Niżej schodzimy do S tieru i tutaj tą część tier listy otwiera nam Jax. I tutaj nic się nie zmieniło, dalej jego trzy najlepsze atuty to fakt, że kontruje on bardzo wiele postaci, które aktualnie są silne, jest silny 1-1 oraz ma wspaniały scaling. Kolejny w S-tierze melduje się Ornn. Jeden z najlepszych weak side'ów w całej grze, który nie potrzebuje bardzo wiele zasobów, aby być silny, super się scaluje ze swoją pasywką i jest w stanie zapewnić, szczególnie w teamfightach, naprawdę ogromną ilość CC. Obok niego Darius. Dalej bardzo łatwa, bardzo silna postać, która jest w stanie brać tą przewagę, którą tworzy sobie w tym early game'ie i snowballować ją potem na całą resztę gry. Obok niego Aatrox, świetna postać, jeżeli chodzi o radzenie sobie z bruzerami, radzenie sobie z tankami oraz tworzenie przestrzeni w teamfightach za pomocą swojego leczenia oraz CC. Dalej mamy Xantę, który co prawda dostał buffy w tym patchu na damage ze swojego W oraz zmniejszony koszt many na jego W, ale dalej nie jest on w stanie tak bardzo spamować Q, co było tak OP wcześniej, dlatego dalej zostaje on sobie w S-tierze. Obok niego Malphite, znowu kontra w wiele postaci, szczególnie Jaxa tutaj na tej tier liście. Świetny teamfighter, klika R-kę, nie da się tak naprawdę źle tym zagrać. Obok niego Garen, znowu bardzo łatwa postać, super przeżywalność w early game'ie. I bardzo męczący dla przeciwnej drużyny kit umiejętności z wyszczególnieniem R-ki. Obok niego Rumble, super silna postać 1-1 na linii, która jednym dobrym equalizerem w odpowiednim miejscu jest w stanie sama wygrać całą walkę drużynową. Na koniec nowość, czyli Riven, postać, która otrzymała ostatnio trochę miłości od Riot Games i z tym nowym damage'em jest ona w stanie wbić się tutaj do nas, do S-tierki. OP tier w dżungli, a w nim ponownie Nocturne. Bez zmian świetny Invader, który jest w stanie stworzyć idealne warunki do swoich teamfightów dzięki swojej R-ce, jak i również czasami wyłapywać przeciwników, którzy robią błędy i znajdują się w sytuacjach, w których są oni podatni na właśnie takie wyłapanie. Drugą postacią w OP tierze tym razem został Graves. Wspaniały w pojedynkach, szczególnie we wczesnej fazie gry. Ma szybki clear, lubi walki w zamkniętym terenie, co pozwala mu maksymalizować value ze swojego Q, R-ki jak i W. Do tego jego E ratuje go, gdy trzeba się wycofać, ponieważ na przykład popełnił on błąd pozycyjny, a jego W w teamfightach potrafi często zrobić niezły chaos w drużynie przeciwnika. Niżej w S-tierze mamy Briar. Mimo naprawdę sporych nerfów, które otrzymała na każdą ze swoich pojedynczych umiejętności, dalej utrzymuje się w czołówce najlepszych postaci, dalej te liczby są ogromne i jest ona w stanie spuścić naprawdę niezłe manto przeciwnikom. Kolejną postacią jest Jarvan IV, postać, która ciągle może składać dwa najlepsze itemy, jaką jest Gordrinker i Shodin, postać, która jest niesamowicie mobilna z użyciem swojego flaga Endraga oraz jest naprawdę super dobra w walce z niemobilnymi postaciami, które nie mają innej możliwości do wydostania się z jego R-ki, jak tylko użycie samego flasha. Kayn. Postać, która dzięki swojej unikalnej umiejętności przechodzenia przez ściany jest w stanie unikać bardzo często rozstawianych totemów i snowballować swoją przewagę, która potem może się przemienić albo w asasyna, który skutecznie wyłapuje squishy targety, albo w postać, która zapewnia sporo przestrzeni, dużo leczenia i zadaje również naprawdę spore obrażenia. Obok niego Lee Sin, klasyk,
nad klasykami. Świetna postać, silna bardzo w early game, potrafi snowballować mocno gry, jest w stanie abuzować każdą linię ze swoim kickiem i mimo, że później w grze jest trochę słabszy, to dzięki swojej erce dalej jest w stanie robić różnicę. Obok niego Mastery, postać, która bardzo łatwo jest w stanie zdobyć sobie przewagę w early game poprzez odpowiednie zgankowanie linii, która za bardzo się wystawi i potem z tą przewagą połączoną z jego mobilnością staje się bardzo silnym hyper carry, który jest w stanie zadawać niesamowite obrażenia. Obok niego postać, która zdecydowanie świetnie go kontruje, czyli Rammus, postać, która jest mocno sytuacyjna, ale świetnie radzi sobie w momencie, kiedy przeciwna drużyna pikuje przynajmniej 4 AD postacie. Klikasz W, składasz na pierwszego Thornmaila i nikt tak naprawdę za bardzo nie chce ciebie bić. Dalej Viego, postać, która dzięki swoim resetom jest w stanie praktycznie sama odwracać teamfighty, z tym, że żeby to naprawdę dobrze wykorzystać, to należy przynajmniej znać podstawy większości postaci w tej grze. Dalej Kha'Zix, jeden z najlepszych dżunglowych asasynów w tej grze, który dzięki swojej super umiejętności jest w stanie wchodzić jedynie w krótkie wymiany z postaciami, które na przykład chciałyby więcej używać autoataków, takie jak większość adekerów, Yone czy Jax. Ostatnią postacią w Vestiarze jest Ivern, postać, która świetnie wspiera swoich lanerów dzięki swojemu E oraz wielu CC, które potrafi zapewnić Daisy, oraz jest naprawdę świetnym kontrdżunglerem, który dzięki swojej umiejętności pasywnej jest w stanie podbierać te kampy bardzo szybko. OP tier na midzie ponownie otwiera Orianna, postać super silna w teamfightach dzięki swojej super umiejętności. Ma też wspaniały poke na linii, o ile przeciwnik jej nie outrange'uje, a do tego dzięki swojej kulce bezpiecznie jest w stanie sprawdzać wizję oraz tworzyć przestrzeń w momencie, w którym zajmujecie swoją pozycję do walki na obiektywie. Na uwagę zasługuje również jej synergia z wszelakimi postaciami, które wchodzą w głąb przeciwnej drużyny. Drugą postacią w OP tierze na midzie jest Sylas. Postać, która może i ma ciężki early game, ale nawet w tej fazie gry, w której jest on najsłabszy, jeżeli znajdzie on odpowiednio krótkie walki blisko jego wieży, jest w stanie i tą fazę gry wygrać. Później jest już tylko lepiej. Jego walki jeden na jeden stają się jeszcze silniejsze, jego wave clear jest dużo bardziej skuteczny, jest on w stanie bardziej chodzić i roamować na mapę oraz dużo lepiej niż większość postaci używa ich własnych umiejętności specjalnych. A S-tierkę na midzie otwiera Syndra. Ciągle jeden z najlepszych kontrolnych magów na całej linii z naprawdę fajnym range'em, na pewno większym niż Orianna, do tego z sporym potencjałem do one-shotowania postaci, szczególnie w późniejszej fazie gry. Drugi w Vestiarze jest Yone. Postać znakomita w walkach 1 na 1, świetnie radzi sobie również z posiadaniem Pryo na swojej linii, ma trochę problemy z połkiem, ale dalej jest jednym z najsilniejszych pików na midzie. Kolejnym S-tierowym pikiem jest Akali. Postać z super potencjałem do zabójstw, dobrze roamuje, ma trochę problemy z zbieraniem Pryo, szczególnie na początku gry, ale później radzi sobie już z tym dużo lepiej. Jest ona też jedną z fajniejszych kontr w Yone. Kolejną postacią jest Zed. Postać, która ostatnio dzięki istnieniu Ability Haste'a jest w stanie wykręcać takie liczby, że rzuca swoje umiejętności prawie jakby był na urfie, co sprawia, że jest on tak silny, jak i bezpieczny w swoich działaniach. Kolejną postacią jest Yasuo. Postać, która robi bardzo podobne rzeczy do Yone'a, z tym, że lepiej kombuje się z niektórymi postaciami, które posiadają podrzut. Generalnie jest on w tych zadaniach troszkę słabszy od swojego brata, także jeżeli macie wybór, częściej decydujcie się na Yone'a. Dalej bez zmian mamy Ahri, postać, która ciągle ze swoją R-ką jest prawie, że nie do zabicia w przeciągu tak naprawdę całej gry. Do tego ma świetne wyłapanie i nawet przyzwoity damage. S-tierkę na midzie zamyka nam Niko, postać, która nie jest aż tak bezpieczna na swojej linii jak Ahri, za to dzięki swoim umiejętnościom zaskakiwania swojego przeciwnika dalej jest w stanie wygrywać nawet czasami samodzielnie wiele gier. Pierwszą postacią w OP tierze na bocie jest Zaya. Świetna, szczególnie w kitebach kompozycjach, takich, w której to ty jako pierwszy zajmujesz sobie tą pozycję, a potem ją bronisz, jest trochę gorsza w momencie, w którym ty musisz tą pozycję zdobyć. Dzięki swoim piórkom tworzy ona za to bardzo dużo przestrzeni w teamfightzie, w której tak naprawdę nikt za bardzo nie może się pojawić albo po prostu bardzo szybko umrze. Jej ogromną i jedną z największych zalet jest to,
jak bezpieczną jest postacią dzięki swojej super umiejętności i tym, jak wiele rzeczy jest w stanie tym zdodżować. Drugą postacią w OP-tierze w tym patchu jest Varus. Postać różnorodna, ponieważ może grać albo podpołka, ten damage, gdzie bardziej idziesz sobie w letality, albo idziesz sobie pod hyper carry, bierzesz sobie to letal tempo i wykorzystujesz fakt, że jako ta postać masz naprawdę ogromny damage. Dzięki swojemu W, dzięki pasywce i dzięki różnorodnym itemom, które świetnie się z tym skalują. Do tego jak na adekera ma naprawdę spoko kontrolę tłumu dzięki swojej umiejętności, która dodatkowo dzięki swoim późniejszym działaniu tworzy do tego przestrzeń. Jedyną jego słabością jest to, że jeżeli nie jest do przodu, jest on dość wrażliwy przez brak jakiejkolwiek mobilności. W S-tierze pierwszą postacią jest Kai'Sa. Jej największym atutem jest zdecydowanie walka z odizolowanym targetem oraz to, jak wiele mobilności zawdzięcza jej kit umiejętności. Kolejną postacią jest Ezreal. Postać wybitnie bezpieczna na linii w momencie, w którym jego support udaje się na roamy na mapę. Do tego zadaje naprawdę fajne obrażenia w postaci połku, troszkę jednak mało w porównaniu do typowego hypercarry. Dalej Jinx, czyli postać, która zdecydowanie na hypercarrowy damage nie może narzekać, szczególnie jeżeli uda jej się zdobyć jedną lub więcej staków na swojej pasywce. Do tego ma bardzo fajny range, szczególnie jeżeli Q jest odpalone i do tego naprawdę fajnie sobie radzi w wszelakich teamfightach i budowaniu nawet jakiejś przestrzeni w wąskich przejściach dzięki swojemu E. Kolejną postacią jest Wayne, postać wybitnie dobra, jeżeli przeciwna kompozycja jest złożona z wielu tanków, która dzięki swojemu true damage'owi jest w stanie ich naprawdę fajnie rozłożyć na łopatki. Troszkę ma tutaj nie za duży range, jednak spora mobilność wraz z połączeniem z jej niewidzialnością na Q daje jej nie najgorszą przeżywalność. Dalej mamy Ashkę, postać, która może nie ma aż tak dużego damage'a jak inne postacie na tej liście, za to ma ciągle w miarę przyzwoity poke, jest w stanie nakładać ogromnie dużą ilość miękkiego CC, czyli szczególnie slow w postaci jej zwykłych autoataków, jak i W. Jej R-ka zapewnia też jedno z najlepszych wyłapań w całej grze. A na koniec nie można zapomnieć o tym, jak często wykrywa ona pozycję przeciwnego dżunglera z pomocą użycia swojej strzały na E. Caitlyn, postać, która ma naprawdę ogromny zasięg i może połkować i nękać ludzi we wczesnej fazie gry, do tego również ma świetną kontrolę nad wave'em, przez co może ona zbierać plejty i w ten sposób pogłębiać swoją przewagę. OP tier na supporcie, a w nim tym razem pierwszą postacią został Braum. Braum, który dostał niesamowicie silne buffy na RC, która zwiększa jego minimalny czas trwania CC. Dodatkowo blokuje on naprawdę ogromne ilości obrażeń dzięki swojej tarczy, co jest super użytecznie, szczególnie w teamfightach, jak i w małych trade'ach na linii, oraz ma bardzo przyjemne CC na pasywie, które może też nakładać swoim Q. Drugą OP postacią jest Nautilus. Ma on ogromną ilość CC, które mają spory zasięg i do tego często są nieunikalne jak jego R-ka, którą można zablokować jedynie posiadając zegarek. Ta ilość i zasięg jego CC przekładają się też na to, że jest on niesamowicie silny na roamach. Nieważne, czy trzeba pójść zabić Heralda w 8 minucie, czy tylko zabić midlanera. Ostatnią rzeczą jest jego przyjemna wytrzymałość, którą osiąga z pomocą tarczy na jego W. Schodzimy niżej do S-tieru i tutaj pierwszą postacią jest Taryk, który zawdzięcza swoje miejsce temu, że kontruje on większość melee supportów i w momencie, w którym dochodzi do walki, to postać, która gra z Tarykiem, ma tą przewagę, dlatego też w związku z tym, że wiele melee supportów jest aktualnie w mecie i jest silne, Taryk również jest bardzo wysoko na tej liście. Kolejną postacią jest Senna. Bardzo niekonwencjonalny support, który zapewnia ogromne ilości obrażeń, jak i leczenia, jak i tarczy w momencie, w którym dostanie już swoją szóstkę, za to ma naprawdę spory problem w momencie, w którym musi grać przeciwko engage supportowi, ponieważ jest ona bardzo wrażliwa i mało mobilna. Dalej mamy Rakana, postać bardzo mobilną, która dzięki swojej super umiejętności jest w stanie nawet samemu obracać wielkie teamfighty. Obok niego Leona, super engage support, który w tym patchu dodatkowo dostał troszkę więcej przeżywalności na W, jak i damage na swojej RC, co może przyczynić się do wygrywania większej ilości walk, szczególnie na tych początkowych poziomach.
Dalej Trash, postać, która z jednej strony jest wybitna w wyłapywaniu postaci, a z drugiej strony może rotować swojego adekera czy innego carry z opresji z użyciem właśnie latarni, nawet przez ścianę i ze sporej odległości. Kolejna na naszej liście jest Lulu, postać, która ma ogromny damage na początku samej rozgrywki, do tego zapewnia ona bardzo dużo czasu poprzez zamienienie ewentualnego zagrożenia w wiewiórkę, do tego super wspomaga swojego adekera w robieniu obrażeń dzięki swojemu E. A i tak najlepsze zostawiłem na koniec, czyli to, jaką przeżywalność daje ona swojemu carry dzięki swojemu E oraz RC. Następną postacią jest Blitzcrank, postać dużo bardziej jednowymiarowa, polegająca tak naprawdę tylko i wyłącznie na umiejętności wyłapania odpowiedniego targeta z drużyny przeciwnej. S-tier zamyka Milio, zdecydowany król disengage'u, który również ma wiele umiejętności do tego, żeby ratować swoją drużynę z opresji, jak i ją leczyć i shieldować. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka i suba pod tym filmem. Zachęcam również do podzielenia się Waszą opinią w komentarzach, a jeżeli jeszcze nie ma Was na naszym Instagramie i Discordzie, to linki są dla Was w opisie.